Zrób dla innych coś dobrego i zbieraj nakrętki. Recyklingowe akcje społeczne coraz bardziej popularne. Zbieranie nakrętek to jedna z najpopularniejszych akcji społecznych, jakie są organizowane w Polsce od kilku lat. To akcje charytatywno-ekologiczne, do których może włączyć się każdy. To akcja, dzięki której mieszkańcy mogą pomóc osobom potrzebującym, ale też promować postawy społeczne i proekologiczne. Pierwszy pojemnik na nakrętki stanął w centrum Kutna. Nakrętki przekazywane będą na cele charytatywne. Plastikowe nakrętki od napojów, oleju, kawy rozpuszczalnej lub od detergentów są w każdym domu. Zbiórka nakrętek plastikowych jest prosta i nie wymaga od osób biorących w niej udział dużego zaangażowania. Wystarczy przynieść do wyznaczonego miejsca zebrane przez siebie nakrętki. Inicjatorzy są przekonani, że Kutnianie mogą tą akcją pomóc wielu potrzebującym. Skąd pomysł na sprowadzenie akcji z nakrętkami do Kutna? Stowarzyszenie pomaga wiele razy pomagało. Pomagaliśmy schronisku, zbieraliśmy żywność dla psiaków. I teraz nasz pomysł po prostu, żeby pomagać dzieciom i potrzebującym po prostu, a najlepszą pomocą jest chyba zbieranie nakrętek. Kto zaprojektował i dostarczył pojemnik? Producenta znaleźliśmy w internecie, jest to pan z Białogardu i przywiózł nam tutaj pojemnik na miejsce. Jak dużym zainteresowaniem cieszy się akcja? Bardzo dużym zainteresowaniem. W przeciągu tygodnia pojemnik był cały zapełniony, opróżniliśmy go. Teraz przez parę dni mamy już połowę pojemnika, tak jak widać. Co dzieje się z zebranymi nakrętkami? Z pierwszego pojemnika nakrętki będą przekazane klubu motocyklowemu Kutno. Oni przekażą na rehabilitację chorego Radka po wypadku. Natomiast z tego pojemnika będziemy już przekazywać na chorego na mukowiscydozę Boryska. Kto sfinansował zakup pojemnika na nakrętki? Stowarzyszenie Manhattan. Kto może wziąć udział w akcji? Wszyscy możemy wziąć udział w akcji, a tym bardziej mogą wziąć udział osoby, firmy, te, które mają dużą firmę, tak jak my tutaj Manhattan, gdzie mogą takie coś stworzyć, jak tutaj właśnie serduszko i pomagać dzieciom w każdej chwili. Dlaczego warto pomagać i przyłączyć się do akcji? Dzieci to nasze życie, musimy im pomagać i to jest nasza przyszłość. Zbieranie nakrętek jest jedną z najpopularniejszych akcji charytatywno-ekologicznych. Zebrany w ten sposób towar sprzedawany jest firmie recyklingowej, która przerabia je na surowiec wtórny. Producent może przetworzyć zebrane odpady na nowe nakrętki, opakowania lub rury PCV. Uzyskane w ten sposób pieniądze przekazane zostaną na leczenie, rehabilitację lub sprzęt specjalistyczny dla potrzebującej osoby. Na czym polega zbieranie nakrętek dla chorych? Ogólnie polega ta akcja na tym, że wszyscy chętni, którzy chcą włączyć się do akcji, zbierają plastikowe nakrętki z butelek typu PET i te nakrętki przekazują do nas. Natomiast dalej my przekazujemy je do firmy recyklingowej, która zajmuje się ich skupem i dalszym przetwórstwem, więc no tutaj można powiedzieć, że łączymy trochę pomoc jakby potrzebującym z jakimś aspektem ekologicznym, natomiast zysk, jaki otrzymujemy ze sprzedaży tych nakrętek, trafia na konta potrzebujących pomocy osób. I teraz zbieraliśmy do naszego kolegi Radka razem z Bawarijczykami Kutno i te nakrętki to było 4660 kg, czyli prawie, chyba nawet ponad wyszło 5000 zł z tych nakrętek wpłynęło na jego konto ze zrzutki i wesprze proces jego rehabilitacji, powrotu do zdrowia po wypadku. Na jakie cele najczęściej zbieracie nakrętki? Do tej pory zbieraliśmy przez ostatnie 2 lata na doposażenie i budowę przyjaznego zakątka na ulicy Przemysłowej, bo to był taki nasz nadrzędny cel i zbieraliśmy nakrętki tylko podczas akcji Moto Mikołaje. Natomiast no, ponieważ tu jesteśmy właśnie w naszej siedzibie, mamy już miejsce, gdzie możemy to magazynować, składować, to teraz całorocznie zbieramy. I ponieważ wpadliśmy na pomysł zorganizowania akcji Skołowani, która będzie promować bezpieczeństwo w ruchu drogowym, zarówno wśród motocyklistów, jak i kierowców samochodów, to te środki ze sprzedaży nakrętek posłużą zarówno pomocy dzieciom, bo tutaj czasem niektóre osoby odzywają się nas, żeby właśnie jakąś tam część nakrętek zebranych przekazać właśnie dla tych dzieci. Natomiast duża część z nich będzie służyć, znaczy zysk ze sprzedaży tych nakrętek będzie służyć właśnie rehabilitacji osób poszkodowanych w wypadkach samochodowych, motocyklowych, ogólnie komunikacyjnych. Jakie są wasze największe sukcesy w pomaganiu?
Ciężko tak samych siebie oceniać, chociaż chyba takim naszym największym sukcesem, co prawda na tym etapie zakończyliśmy współpracę ze stowarzyszeniem Jesteśmy dla Was, które właśnie na Przemysłowej ma swoją siedzibę. Tam powstał przyjazny zakątek, czyli taka duża drewniana altana połączona z dużym placem zabaw wyposażonym specjalnie dla dzieci z autyzmem, gdzie mogą się bawić i bezpiecznie i jednocześnie poznawać świat trochę, jakby ten specyficzny swój świat w bezpieczny sposób. Czy współpracujecie ze Stowarzyszeniem Kupców Centrum, które postawiło pojemnik na nakrętki przed Manhattanem? Tak, kupcy tutaj odezwali się do nas właśnie, że stawiają to serducho, które jest jakby przed centrum Manhattan i że jeżeli uzbiera się jakaś tam większa ilość tych nakrętek, to będą nam je przekazywać, my będziemy je dalej sprzedawać, żeby właśnie ofiarom wypadków drogowych pomagać. Natomiast ta akcja, jakby to był pierwszy taki, pierwsze to serce, które powstało w Kutnie, natomiast ta akcja cieszy się chyba już tak dużą popularnością. Można powiedzieć, że w Kutnie powstanie więcej takich punktów, a tutaj właśnie kupcy byli pierwsi, dali taki bardzo fajny sygnał dla wszystkich, żeby właśnie jakby zaktywizować ten oddolny ruch i każdy jakby chce się włączyć w tą pomoc. Jeszcze powstaną serca na nakrętki. To właśnie dziś dowiedzieliśmy się to czystym przypadkiem, że nasza koleżanka Magda, która prowadzi sklep z wyposażeniem i akcesoriami motocyklowymi w Rzychlinie, dzięki pomocy swojego taty właśnie będzie spawać to serce. Ono już jest właściwie praktycznie zrobione, tam wymaga dosłownie tylko malowania i jeszcze paru drobiazgów. Będzie gotowe i będzie stało właśnie gdzieś w Rzychlinie, jeszcze dokładnie nie wiemy gdzie, to Magda nas poinformuje, jak już będzie gotowe. Kilogram nakrętek kosztuje w skupie od 50 groszy do złotówki. Zbieranie nakrętek jest także formą przypomnienia o segregowaniu plastikowych butelek, które oddane z nakrętkami są koszmarem dla firmy recyklingowej. W ramach recyklingu odpadów konieczne jest ich oddzielenie. Inicjatorzy akcji dziękują za każde oddane nakrętki i zachęcają do włączania się do akcji.